Na samym początku chcę Was zaprosić na wbicie na Discorda, na grupę mojego kolegi, na którym, jak widzicie, mam administratora. Grupa nazywa się Jędrak, Jędrekland, link macie w opisie, link do właściciela tego serwera mojego kolegi też macie w opisie, więc serdecznie Was zapraszam. A teraz lecimy już do odcinka. Na starcie już wam mówię, że jak chcecie więcej takiego typu odcinków, to oczywiście wpiszcie w komentarzach, bo tak będę wiedzieć wtedy, że takie filmy wam się podobają, bo wcześniej nagrałem, a teraz po prostu dokładam głos. I co robimy, co ja robiłem, będę robić, robiłem skarbiec, mini skarbiec. I tu jak widzicie, ścinam drewno. No i pamiętam, że tego drewna szukałem, nie wiem, z 10 minut na pewno tego biomu. A ten skarb będzie akurat w podziemiach mojego domku. Robiłem też poza odcinkiem automatyczny magazyn. Jak widzieliście, rzucam rzeczy do skrzynki, no i to automatycznie się sortuje. A tutaj będzie mój mini skarbiec, który będzie się opierał głównie na blokach diamentów. Chcę po prostu postawić, żeby było tak do ozdoby. Tu kopię sufit, kopię sufit. No, żeby był wyższy, żeby więcej bloków się po prostu zmieściło. Jakby strasznie przeszkadzał żwir, ale jakoś się z nim też uporałem. A ten pamiętam, że ten magazyn robiłem strasznie, strasznie długo. Ile żelazo na niego zmarnowałem, tu paręnaście staków, bloków. To było okropne, ile ja zmarnowałem tego. Tu będą kraty, a tu po drugiej stronie tych krat zamierzam robić event, który mam nadzieję, że skończy wkrótce. Event, który będzie się nazywać Sparkur na Speedzie, bo ja mam akurat Beacona ustawiony na Speeda 2, więc mam nadzieję, że nawet fajnie mi wyjdzie. Ale okaże się w praniu, czy ludzie to polubią, czy nie. Teraz za dużo sufitu wykopałem, ale miałem zapasowe bloki, więc też jakoś to zrobiłem. Najgorsze jest tam cegła nieszczęsna, bo ona długo się przepala i też długo się jej szukam. Z pół godziny chyba szukałem. Nie mogłem w ogóle znaleźć żadnego bajorka z wodną przez pół godziny, więc to było okropne. Jeszcze trzy bloki tu brakuje, więc to już wyrobię bloki diamentów, których będzie no około 25, bo jeszcze tam potem parę dorobiłem. Ale jak widzieliście, diaksów mam dosyć sporo. Nie wiem, czy to jest bardzo dużo, raczej nie. Bo widziałem osoby, które mają o wiele więcej, więc dla mnie tyle diaksów to nie jest w ogóle zaskoczenie. Dobra, no jest tu mi gdzieś jeszcze mucha lata. Ale no, jak widzicie, skarbiec już jakoś wygląda, tylko te parę bloków cegły mi brakuje, więc ale już się powinno przepalić, więc no już szedłem po ten po tą cegłę. Jest chyba już akurat, jak dobrze pamiętam. No właśnie. Więc tak oto wygląda skarbiec. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, no i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć, cześć!